Uwaga, będą spoilery. Dzisiaj jest Trigger Happy Havoc. Danganronpa, Trigger Happy Havoc, Alders. W sumie, a po co robię reakcję na to? A, bo robiłem je na panu Misiu. Dobra. Dobra. Mamy... Ale czekaj. Kurwa, to nie to. Miało być Executions, a nie Dec. Sorry. Już jest git. Wracamy. Profesjonalny streamer. Nie będę pamiętał tych egzekucji, jak ciul. Niektóre tak. Najbardziej pewnie będę pamiętał Celestię, bo pamiętam, że zajebiście bawiłem się przy robieniu egzekucji Celestii na panu Misiu. I egzekucję Celestii chyba tak najbardziej zapamiętałem. Razem z wami powiem. Dzień dobry, YouTube. Siema. Siema, koledzy. Hej, może zostawić lajka. Ja naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, to ja mam kiepską pamięć. Ja nie wiem, czy bym w tym momencie powiedział wam nazwy wszystkich postaci. Postaram się. Na początku każdej egzekucji będę starał się powiedzieć nazwę na tyle, ile pamiętam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I pierwsza egzekucja to jest Monokumiś. Czekaj. Nie, no dobra, odpaliłem. To jest dobry film? Dyrektor? Była jego egzekucja? W sensie... Był on pokazany? Tak? O kurwa, ale zwiechę złapałem. Wydupczy... A tak! Faktycznie było, że wydupczyło go w kosmos. Ale to nie było... Kurde, ja to pamiętam trochę inaczej, bo teraz sobie przypomniałem, ale pamiętam to w ten sposób, że jakaś rakieta wydupczyła go w kosmos. W sensie kogoś. Ale nie pamiętam w ogóle, że była jakaś tam postać pokazana. Tylko, że wydupczyło kogoś w kosmos. W sensie, że wydupczyło to w kosmos. Rakieta. O. Tylko tyle, nie? Ale okej, czyli... Tatkę Kirigiri poleciał w kosmos, wrócił z kosmosu... I zdechł. Zdechł? Pusto jest. Zniknął w kosmosie. Zdezintegrował się w kosmosie. Nie kojarzę, żeby była tam postać. Psypał, ale Monokumiś. Szczęśliwy. Tak, ty wredny mędzioku. Okej. Tutaj z Voltem też będzie. Pierwszy był... Czekajcie, zrobimy sobie też taki quizik. Czy ja będę pamiętał te wszystkie postaci, w sensie kolejność. Leon Kułaka. Tak, dobra. I on zabił na początku Sayakę. Okej, dla mnie to też będzie taki quizik z pamięci. Kuwata, nie Kułaka. Przepraszam. Powiedziałem, że mam mega słabą pamięć do imion. No, przepraszam. Kuwata, okej. Jaki on był zaskoczony tutaj. Tutaj wszyscy chyba byli na początku zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Okej. Tu będą... Piłeczki dla... On był ostatecznym? I teraz znowu. Pewnie w topie. Czy on był ostatecznym? Bejsbolistą? Bejsbolistą ostatecznym, nie? Powiem wam, że ta śmierć akurat musiała być giga bolesna. Ta akurat giga bolesna. No. I to tak wciul. Nie wiem jak z pozostałymi, bo będę sobie je przypominał w biegu. No, a Hiro i tak nie zdechł. Tiririririr. Ale coś tam słyszałem, widziałem, że gdzieś tam chyba w demówce było tak, że Hiro miał umrzeć, nie? Czy to był tylko, czy to były jakieś tam fanarty, czy coś? Dobra, ale teraz, kurde, już się wyświetliła Celestia, nie? Nie. Nie, czekajcie, kto był teraz drugi? Celestia nie była druga. Czy nie był Mondo przypadkiem? Mondo, który zabił Chihiro. Mondo, który zabił Chihiro, dokładnie tak. I tutaj będzie robione masełko. Tupi. Game over, Hiro has been found guilty. Okej. To był... Mondo był ostatecznym szefem gangu? Czy jakoś tak? Próbuję sobie też przypomnieć teraz. Czy gangsterem? Kim był Mondo? Ostatecznym gangu motocyklowego. Okej. Ale miał twarz, jakby miał to w dupie. Oj, ty wstrętny Monokumisiu. Ale pozbyliśmy się ciebie już. Dobra, teraz nie ma tego w dupie. Nie wygląda na zachwyconego. Okej. Czy Monokumisiu tu zasnął?
Ja pamiętam pana misia. Ja to zrobiłem w pralce, ja pana miśka do pralki wrzuciłem i zacząłem tym kręcić tym bębnem z kamerą w środku. Jakoś tak to robiłem. Piękny mondo. Smaczny mondo. Tup, 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 tup. I... Czekaj, miałem powiedzieć. Teraz będzie Celestia. Teraz będzie Celestia. Kurde. To nie dlatego, że tutaj się wyświetliły trzy Celestie już. Ja pamiętałem, że będzie Celestia, okej? No. Celestia i tutaj padł Hifumi i... Kto padł? Hifumi i jakaś postać. Jakaś. Czekaj, co to była za postać? Taka. Taka, 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 taka. Okej. No, nie patrzyłem na czat, naprawdę. Przypomniałem sobie. Naprawdę. Dobra, Celestia. No przy tym bawiłem się dobrze. Ale chyba... Chyba ta będzie najbardziej bolesna, bardziej niż... bardziej niż Leona, tak mi się wydaje. Ona się tu, kurde, spaliła żywcem, nie? Znaczy, tam wleciało jeszcze później coś. Chyba straż pożarna, czy coś, w sensie ten. Ale pytanie, czy... Znaczy, zależy. Zależy, jak to się to tam później toczyło. Na razie nie wygląda... Nie, no jest gorąco. Nie wiem, jak widzę właśnie taki płomień, nie wiem, czy oglądaliście Silent Hill. Zawsze mi się przypomina taka scena właśnie z tamtego filmu, jak widzę taki stos, ogień i postać, która jest właśnie palona, nie? Przypominając sobie właśnie tamtą scenę, to musi boleć w kurwę. Celestia była spoko, ale dobra. Tutaj to, że wjechał ten... To, że wjechała ta straż, to była straż chyba pożarna, nie? To akurat był plusik dla Celestii, że akurat to ją zmierzyła, nie pozwolono jej się tam palić dalej. Lecimy dalej, Monokumiś. Czekajcie, czwarta, okej? Okay? Zanim będzie Volt, przypomnę sobie. Czwartą osobą, która popełniła zbrodnię, była... Była czwarta osoba? Czekajcie, nie, no musiała być. Nie patrzę na czat, dlatego patrzę tam. Pamiętam! Sakura jest kolejna. Sakura. A co ty tu robisz? Alterego nas uratował. Ale dlaczego nas uratował? W sensie, wybraliśmy wtedy Sakurę? Monokuma zabił Alterego. A, dobra! Chyba była sprawa... Dobra, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Była sprawa z Sakurą, wybraliśmy Sakurę, ale Monokuma powiedział, że i tak zrobi egzekucję na koniec, bo odkrył, że tam ukrywaliśmy Alterego, nie? I po prostu tak sobie go zabił, tak? W sumie tę egzekucję tak dość szybko zrobiłem na panu misiu, bo mam zepsutego laptopa, to mogłem go ponapieprzać różnymi rzeczami. Ciekawe, czy by odpalił. Zepsuty, on był ciulowy i... Nie miał wielu bebechów. Ciekawe, czy jakbym się postarał, to bym go odpalił. Chociaż nie, bo tam w matryce też napierdzielałem. I kuleczka. No ja kuleczki nie udało mi się zrobić. Tym bardziej takiej. Akurat z laptopa, ale wynalazłem inną kuleczkę. Czekajcie. O kurde, teraz mam problem. Nie no, to będzie ostatnia, czyli to będzie... To będzie teraz... To będzie... To będzie kto? To będzie już... To będę ja. To będzie główna postać i spadnę wtedy do kosza na śmieci. W sensie... Tak. Kurde, takie coś to powinienem odpalić nie teraz, a na przykład przed rozpoczęciem ogrywania na przykład trójki, jak kiedyś tam wyjdzie z polszczenia. Alterego został wcześniej zmiażdżony, ale był wgrany jakoś, nie? On się sam jakoś wgrał, nie? Chihiro! Znaczy, Alterego! O, nie pozwoli na to. Badening? Kyoko? Kirigiri? Czy ja to widziałem? Ej, ja to widziałem, czy nie? Ale ja tego chyba nie widziałem. Widziałem? Kiedy widziałem? Widziałem to na odcinku z wami? Nie przypominam sobie tego. Wiesz, Kyoko? Widziałeś? Dlaczego wy... To jest szok. Wy pamiętacie... Rzeczy, które ja robiłem dużo lepiej niż ja. Nagrałeś odcinek z tego. Ja totalnie tego nie pamiętam. Totalnie Kyoko tutaj nie pamiętam. Czy ją też uratuje? Nie, jej chyba nie uratuje Alterego. Bo w innym wypadku byśmy poszli prawdopodobnie dalej z fabułą. A jeśli to jest bad ending,
to oznacza, że alter ego nie lubi Kyoko. Kyoko, będzie dobrze. Będzie dobrze. Jeśli cię alter ego lubi tak bardzo jak mnie, to wszystko będzie dobrze, Myśu Pysiu. To wszystko będzie dobrze. Nie patrz lepiej. Chyba nie lubicie tak bardzo jak mnie, Myśu Pysiu. I teraz... Teraz to na pewno będzie już Junko, nie? Junko i jest to ostatnia egzekucja. Wiecie, że na przykład tego to totalnie nie pamiętam. A dobra, pamiętam. Tu będą wszystkie prawdopodobnie połączone, nie? Ale już po pierwszej by kurde padła, chyba. Tu już resztę to chyba z truchłem było robione. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. No scena taka, takie połączenie wszystkiego. Nie żeby coś, ale już reszta to już chyba z truchłem była robiona. No po tych tysiąc kuleczek. Nie, o tu niby jeszcze żyła. A tu nawet wyglądała dobrze. I na koniec z tym Monokumisiem. Wyprawę w kosmos przeżyła, a tego nie przeżyła. Podobno do tej egzekucji był ustawiony, by nie zdechła. A, okej. Nie no, no to myślam się. My się pisie i tak oto przeszliśmy egzekucję. Nie no, myślę, że dosyć dobrze pamiętałem. Myślałem, że dużo gorzej pójdzie.